Zatem oficjalnie już witam klasę drugą LA na czwartkowych zajęciach 12 listopada w czwartek. Na ostatnim naszym spotkaniu wtorkowym zamknęliśmy poznawanie sztuki wczesnego renesansu na północy Europy, czyli w Niderlandach, konkretnie malarstwa niderlandzkiego, które stanowiło tę właśnie rewolucyjną pierwszą jakby falę nowożytności, odkrywającą jakby na nowo rzeczywistość, świat w całym jego złożoności oraz ukazując nowy obraz człowieka jako istoty dumnej, zasługującej na to, by uwiecznić swój wizerunek, swoją podobiznę, by stanąć jakby wobec także postaci świętych w normalnej wielkości, a nie w jakimś pomniejszeniu, jako drobinki gdzieś tam doczepione w rogu obrazka. Ta fascynacja rzeczywistością dała wspaniałe efekty, także artystyczne, oparte między innymi na odrodzonej po wiekach perspektywie powietrznej i mistrzowskim wykorzystaniu techniki laserunkowej, olejnej, pozwalającej na efekty luministyczne, jakich nawet może i w starożytności nie bylibyśmy świadkami. Ale to już mamy za sobą. Teraz przed nami spotkanie z początkami renesansu we Włoszech. A więc wkraczamy do tego świata, gdzie ten renesans, taki w najbardziej powszechnym oglądzie, miał swoje miejsce narodzin. Bo i nazwa przecież z włoskiego, którą się posługujemy, się wywodzi. Słowo renesans ma źródło słów w języku włoskim, a w tłumaczeniu na polski brzmiałoby to słowo odrodzenie. I zatem oczywistym jest, że odnosi się to do odrodzenia tradycji antycznych. Z tym na północy, jak wiemy, nie mieliśmy do czynienia w ogóle. To ziemie, które kiedyś przed wiekami przez krótki czas były jedynie jako graniczne terytoria Imperium Rzymskiego i tym samym ten czas przynależności do cesarstwa nie wywarł tam jakichś trwałych skutków, konsekwencji, które mogłyby być oglądane, ale także niderlandzkich twórców świadomość nie powędrowała jeszcze w stronę tożsamości narodowej, a tak się stało z Włochami, którzy właśnie żyjąc w tych swoich małych terytorialnie, ale bardzo zamożnych i wpływowych republikach kupieckich, mieli to poczucie odrębności od całej reszty Europy, gdzie feudalne układy rządziły, a u nich przecież nie, bo wpływ na bieg spraw w tych małych państewkach mieli mieszczanie zamożni, a nie królowie, książęta i tak dalej. Zatem to było powodem, podstawą, by szukać korzeni, a by okazywały się nimi spuścizna dziedzictwa antyku. I dlatego włoski renesans będzie miał po pierwsze to oblicze oparte na poszukiwaniu form wprost świadomie czerpanych ze starożytności, to po pierwsze, a po drugie będzie miał oblicze pełne, czyli obejmie już nie tylko malarstwo, ale przede wszystkim architekturę i rzeźbę. Kluczową rolę w narodzinach renesansu odegra Florencja, o czym się za moment przekonamy, bo tutaj zebrał się to środowisko artystyczne chyba najbardziej
uświadomione co do celów, do których chcą oni dążyć. I również inne jeszcze sploty okoliczności sprawiły, że to właśnie od Florencji zaczyna się historia renesansu włoskiego. Ale nie byłoby tego renesansu włoskiego bez rozwoju także dziedzin pozaartystycznych, związanych z nurtami intelektualno-naukowymi, które też przecież mają w tym wszystkim ogromny udział, ogromny wpływ. Krótko mówiąc, w środowiskach uczonych intelektualistów włoskich XV wieku rozkwitnie nurt zwany humanizmem. I to właśnie ten nurt wypracuje cały zespół treści, idei, które będą zespalały artystów tego czasu. Kluczem będzie oczywiście tutaj stworzenie takiego związku antyk, człowiek, natura, czyli takiej triady, bez której to wszystko byłoby niemożliwym. W tym świecie rozum odgrywa rolę fundamentalną, taką jak przed wiekami odgrywał w starożytnej Grecji, kiedy rodziła się i kształtowała filozofia, czyli próba wyjaśnienia świata tajemnic nie poprzez mity i historie tam funkcjonujące, ale poprzez właśnie rozum, poprzez dedukcję i analizę opartą na procedurach, które obowiązują w ramach właśnie działania rozumu. Zmysły tylko jak gdyby mogły dopomóc, ale nie były traktowane jako fundament naszego w świecie się rozeznania, tylko właśnie rozum i jego właściwości temu jak gdyby gwarantowały pewność. A zatem rozum znowu wraca jako właściwie klucz do zgłębienia wszystkich zagadek dotyczących całego świata dookolnego, jak i samego człowieka. No i właśnie, człowiek staje się tutaj w tym systemie kluczem, fundamentem, albowiem postrzega się go jako istotę centralną w całym tym układzie obejmującym wszechświat, Ziemię i nas samych. Bowiem miejsce dotąd teocentrycznego modelu zajmuje nowy schemat, nowy wzór zwany antropocentryzmem. I taka antropocentryczna wizja świata w ramach humanizmu staje się obowiązująca. Człowiek miarą wszechrzeczy, a zatem wszystko, co istnieje przez człowieka, może być zrozumiane. Człowiek jest istotą doskonałą, bo takim go uczynił Bóg, skoro i w Biblii jest to wprost powiedziane, iż na obraz Boga został człowiek przez niego stworzony. A zatem człowiek jest swoistym boskim arcydziełem i zatem musi zająć tę uprzywilejowaną pozycję najistotniejszej, najwspanialszej istoty we wszechświecie. Człowiek to istota rozumna, ale także posiadająca materialne ciało. To ciało poprzez swoje proporcje, harmonię budowy, sprawność, tak jak to postrzegali kiedyś Grecy, jest ciałem, którym też zawierają się wszystkie liczby, które mogą być rzutowane na relacje i proporcje zachodzące we wszechświecie. A więc człowiek jest tutaj istotą najdoskonalszą. W ten sposób buduje się pełen harmonii pomost między dziedzictwem starożytnym, czyli pogańskim, a dorobkiem chrześcijaństwa. Te dwa światy nie muszą być sobie przeciwstawiane, nie muszą być traktowane jako bieguny, które się nigdy ze sobą nie połączą, ale wprost przeciwnie, są jak gdyby dwiema stronami
które harmonijnie może połączyć właśnie most i pokazać, że są to jak gdyby oblicza jednego i wspólnego świata, czy jednego i pewnej jedności. W tym procesie jakby odkrywania tych prawd ponadczasowych, fundamentalnych, oczywiście rozum i uczeni odgrywają rolę kluczową, ale dochodzi też oczywiście do docenienia roli artysty. Artysta nie tylko tworzy dzieła piękne, ale poprzez nie tworzy prawdę, a zatem uczestniczy w procesie naukowym. Artysta renesansu jest właściwie uczonym, a nie tylko i wyłącznie zdolnym rzemieślnikiem, który w najlepszym, jaki tylko mógł, stopniu opanował pewne umiejętności formalne. Dlatego artysta renesansu jest człowiekiem kształcącym się, człowiekiem pełnym pasji, poznającym naturę świata także poprzez dzieła uczonych starożytnych i nowożytnych, które chce, stara się poznawać i posiadać. Dlatego też granica pomiędzy sztuką a nauką zostaje zatarta. Artysta oczywiście jako istota wyjątkowa jest zdolna tworzyć czyste piękno, które doświadczamy, patrząc na wytwory, czy to architektury, czy rzeźby, czy malarstwa, czy innych dziedzin, na przykład muzyki, literatury, poezji, a zatem jest jakby tym depozytariuszem piękna. Posiada możliwość to piękno wcielać w materialne swoje wytwory. Dlatego jest też na swój sposób dotknięty piętnem genialności, jest geniuszem. To właśnie tu, w ramach humanizmu włoskiego, ostatecznie jak gdyby zostanie przypieczętowane to nowe usytuowanie artysty, tego najwybitniejszego oczywiście, jako geniusza, czyli kogoś, kto wyrasta jakby ponad wszystkich innych ludzi. To piękno, które artysta wciela, jest o tyle jeszcze oczywistym pięknem, bo łączy się z tym, co za piękno uznali starożytni. Kultura starożytna, jej wytwory stają się przedmiotem adoracji, uwielbienia. I dlatego też zadaniem sztuki jest jej odrodzenie, bo przecież barbarzyńscy goci to wszystko zlikwidowali i unicestwili, zniweczyli, wkraczając ze swoimi, prawda, upodobaniami dzikimi, prymitywnymi do Italii, doprowadzili do upadku starożytnego świata i dali nam w rezultacie sztukę nieharmonijną, niepiękną. Efektem będzie między innymi nazwanie tej sztuki barbarzyńską, od terminu gotów, gotycką. A zatem trzeba odnowić doskonałość sztuki antycznej. Z początku oczywiście będzie to swoisty element wyścigu, jakby doścignięcia tego, co zrobili starożytni, a czego potwierdzeniem stają się odkrycia, które co jakiś czas zdarzają się we Włoszech. Przy różnych okazjach z ziemi wyłaniają się wspaniałe obiekty, a także oczywiście rzeźby, które są tego największym dowodem, co potrafili ci starożytni. Dlatego też to odnowienie musi dokonać się jak gdyby na podstawie trzech jakby fundamentach, a więc idealne piękno oparte na harmonii proporcji, tak jak to robili greccy architekci, rzeźbiarze, szukający tego piękna, Iktinos, twórca Partenonu, czy na przykład Poliklet, twórca Doryforosa. Kompozycja musi być klarowna, czytelna, niezagmatwana, nie skomplikowana, nie zaburzoną jak gdyby siłą ekspresji. I tylko taka właśnie kompozycja zbliża się jakby do doskonałości antycznej. No i oczywiście musi to być zgodnym z naturą przedstawienie postaci ludzkiej, a więc trzeba ją poznać nie tylko poprzez patrzenie na ludzi, ale także
zrozumienie mechanizmu, którym jest nasze ciało. Dlatego artyści włoscy jako pionierzy ruszą także do poznawania medycyny, a w ramach tego też poważą się, żeby naruszyć dotychczas święte, nienaruszalne ciało zmarłego, chociażby poprzez sekcję zwłok, aby poznać, co się w środku kryje, jaki mechanizm nami powoduje, że się ruszamy, że się w ten sposób, a nie inny zachowujemy i tak dalej, i tak dalej. Jak to działa, krótko mówiąc. I dlatego twórca włoskiego renesansu, budując postać ludzką, zaczyna właściwie ją od kształtowania szkieletu, a potem obudowując ją mięśniami, dopiero na samym końcu niejako oblekając skórą. To oczywiście takie umowny opis, ale będziemy świadkami, jak na etapie przygotowawczym, wstępnym, artyści właśnie jak gdyby szukając tej formy ostatecznej przy kształtowaniu postaci, będą się posiłkowali tym właśnie jakby anatomicznym mechanizmem budowy poprzez właśnie zaczynając od układu kostnego szkieletu, a potem mięśni i właśnie na końcu ostatecznego wyglądu skóra i ubranie. Są takie rysunki, które na to wyraźnie wskazują, że artyści tak to właśnie postrzegali swoje zadanie, by postać ludzką w sztuce stworzyć. Dorobek intelektualny renesansu włoskiego jest przeogromny. Składają się nań liczne dzieła pisane przez teoretyków, jak również czasami samych artystów, bo tutaj pod tym względem ich aktywność jest rzeczywiście po raz pierwszy od tysiącleci wyjątkowo duża. A więc tak jak kiedyś przed wiekami Poliklet uważał za stosowne, żeby jakby w formie tekstowej także przedstawić swoje racje i argumenty jako rezultat poszukiwań w obrębie postaci ludzkiej i tworzenia kanonu. Szkoda, że z tego dorobku Polikleta zostały tylko dwa skromniutkie zdania, a cała reszta przepadła bezpowrotnie. Ale twórcy renesansu, idąc tym tropem, zostawili po sobie właśnie całkiem spory dorobek i oczywiście mamy go do dyspozycji, bo już za ich życia był on ceniony jako ważne źródło informacji, wiedzy i takim pozostało też po ich śmierci. Oto trzy bardzo charakterystyczne dla renesansu fragmenty wypowiedzi. Pierwsza z nich to dzieło włoskiego teoretyka i miłośnika sztuki, Giovanniego Doniego, humanisty. Niewiele się zachowało dzieł genialnych mistrzów starożytności. Te jednak, które przetrwały, są przedmiotem żywego zainteresowania tych, którzy się na tym znają. A gdy się porównuje z tamtymi dziełami to, co się wykonuje dzisiaj, jasne się staje, że twórcy tamtych rzeczy przewyższali dzisiejszych artystów wrodzonym talentem i że lepiej umieli swe umiejętności stosować. W tym fragmencie Giovanni Doni daje wyraz częsty w samych początkach renesansu poczuciu niższości, odczuwanym także przez twórców wobec tego, co jest dziedzictwem starożytności. Czyli krótko mówiąc, z początku ci artyści czują jakby taką ogromną potrzebę, by spróbować się zmierzyć i przynajmniej zbliżyć się do wielkości osiągniętych przez starożytnych. Potem to ustąpi i zamieni się wręcz taką pełną chełpliwości dumę, bo w okresie dojrzałego, zwłaszcza renesansu, wielu artystów z takiego właśnie porównywania się z poprzednikami ze starożytności będą wprost chcieli wyciągnąć wniosek, że przewyższyli tych twórców starożytnych. Leon Battista Alberti jest jednym z czołowych architektów renesansu. Będziemy z nim mieli do czynienia już niedługo i poznamy jego także dzieła.
na tym polu osiągnięte. Na razie przeczytajmy jego wypowiedź. Piękno jest jakąś zgodnością i wzajemnym zgraniem części w jakiejkolwiek rzeczy, w której części te się znajdują. Zgodność tę osiąga się poprzez pewną określoną liczbę, proporcję i rozmieszczenie, tak jak tego wymaga harmonia, która jest podstawową zasadą natury. Ano właśnie, w tym fragmencie pierwszym, pochodzącym z traktatu Leona Battista Albertiego, wynika wprost, że tak jak Poliklet postrzega on piękno jako zgodność proporcji opartych na właśnie matematycznych modelach liczbowych. Takie to są zalety sztuki malarskiej, że ci, którzy ją posiadają, widzą zarówno, że dzieła ich budzą podziw, jak też odczuwają, że są niemal równi Bogu. Oto nam się rodzi koncepcja artysty genialnego, równy Bogu. Ta zuchwała opinia na granicy bezczelności albo dla niektórych wręcz bluźnierstwa nie jest odosobniona. Tacy artyści jak Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Michał Anioł Buonarroti, Tycjan i paru jeszcze innych mają takie o sobie mniemanie, że się do tego Boga prawie że zbliżają, że idąc jak gdyby tą mocą swojego wrodzonego, a danego od Boga talentu, zbliżają się niemal do jego tronu, osiągając jemu niemal równy poziom. I na koniec jeszcze jeden teoretyk, matematyk, humanista, znawca sztuki Luca Pacioli. Najpierw mówić będziemy o proporcjach człowieka, bo z ludzkiego ciała wywodzą się wszelkie miary i w nim znaleźć można wszelkie stosunki i proporcje, przez które Bóg objawia największe tajemnice natury. Rozważywszy właściwy układ ludzkiego ciała, starożytni nadali wszystkim swym dziełom, przede wszystkim świątyniom, zgodne z nimi proporcje, bo w ludzkim ciele znaleźli dwa główne kształty, bez których niemożliwe jest cokolwiek dokonać, mianowicie koło, które jest najdoskonalsze i najbardziej wymierne, oraz kwadrat równoboczny. No właśnie, tu dochodzimy do kolejnego istotnej konkluzji, jaką wyciągają z dziedzictwa antyku ludzie renesansu. Ciało ludzkie zawiera wszystkie najważniejsze harmonie i proporcje oparte na stosunkach liczbowych. A więc wszystkie te miary, które z ciała ludzkiego wyprowadzimy, mogą być zastosowane nie tylko w przedstawianiu człowieka, czy to w rzeźbie, czy w malarstwie, ale także i przede wszystkim w architekturze, bowiem proporcje budynku, jeżeli mają osiągnąć piękno, czyli harmonię, muszą być oparte na stosunkach liczbowych, które występują w ciele człowieka. Bowiem, jak tu podkreśla nasz Luca Pacioli, jesteśmy istotą, którą można zamknąć w dwóch idealnych figurach, kole i kwadracie. A to są tak zwane figury doskonałe. Tak je postrzega matematyka, geometria. I tak oczywiście są traktowane przez twórców, przez artystów. Nie prostokąt, nie elipsa, nie inne figury niedoskonałe, tylko właśnie kwadrat i koło są tutaj fundamentem. Skąd wzięło się to przeświadczenie, że człowieka jako istotę doskonałą wpisuje się właśnie w te dwie figury, wyjdzie nam już wkrótce. Rozwój renesansu, jak już powiedziałem, to efekt procesów, jakie dokonywały się od XIII wieku w miastach będących kupieckimi republikami, takimi jak Florencja. Ale trzeba też docenić, że w tym procesie już w XV wieku ważną rolę też przejmą potężne rody feudalne, które przecież we Włoszech też funkcjonowały, bo w tej ogromnej, rozbitej na cząstki
mozaice tworzonej przez polityczne państewka północnych Włoch, nie wszystkie one były republikami. Obok republik były też normalne księstwa rządzone przez książąt feudalnych, mających swoje korzenie w rodach rycerskich. Były też innej formule oparte właśnie feudalne rządy, nie tylko książąt, ale na przykład margrabiów. Zdarzało się też, że najpotężniejsi z bogatych przedsiębiorczych mieszczan z czasem awansowali też, zyskując tytuły arystokratyczne książęce. I to właśnie to środowisko jakby w pewnym momencie współuczestniczy w tworzeniu renesansu, stając się dla artystów zapleczem, czyli ich mecenasami. Ta rola jest tutaj wyjątkowo ważna, bowiem światły mecenas potrafi docenić twórcę i w ciemno, że tak powiem, inwestować w niego i w jego dzieła, dając mu to, ten spokojny jak gdyby byt, zapewniając mu ten spokojny byt, a także doceniając jego rangę, czego efektem bywa często relacje niemal przyjacielskie, jakie pomiędzy tym właśnie wysoko postawionym księciem a artystą potrafią się wytworzyć. I dlatego mamy też bardzo ważne środowiska artystyczne, powstałe często w miastach, które niekoniecznie nie były republikami. Akurat w przypadku Florencji zdarzy się nam w XV wieku tak zwany zamach polityczny, zamach stanu, czyli krótko mówiąc, w XV wiek wkraczamy we Florencji jako z republiką, ale będziemy się żegnali z XV wiekiem, gdy Florencją już rządzą książęta, no właśnie tacy z awansu. To był ród Medyceuszy i w tej rodzinie szczególną jakby postacią wzorcową jako mecenas okazał się Wawrzyniec Medyceusz, nazywany Il Magnifico, czyli wspaniały. Z kolei Mediolan, który był zawsze państewkiem, księstwem, tutaj po rodzinie Visconti przejmują ją rządy Sforcowie. I znowu będziemy mieli wśród nich takiego wzorcowego mecenasa rozmiłowanego w sztuce. To był książę Ludovico Sforza Il Moro. Maleńkie Rimini, położone nad brzegiem Adriatyku, to też maleńkie państewko rządzone przez możny ród Malatestów. I tu z kolei pojawi nam się Sigismondo Malatesta jako artystyczny miłośnik i mecenas. Urbino, jeszcze mniejsza dziwaczne państewko, właściwie takie miasto na prawach państwa funkcjonujące z niewielkim terytorium dookoła. A tam tym maleńkim państewkiem rządził ród Montefeltro. I tu będziemy mieli jednego z najbardziej chyba niezwykłych obok Wawrzyńca Wspaniałego przykładów takiego mecenatu. To był książę Federico da Montefeltro, zajmując spore miejsce na naszych teraz wkrótce zajęciach. Do tego jeszcze można dodać Ferrarę z rodem d'Este, gdzie z kolei kobieta Izabela d'Este, księżna, okazała się być niesamowicie na sztukę uwrażliwioną osobą. I Mantuę, gdzie rządził ród margrabiów Gonzaga. I tu też będziemy mieli takiego właśnie mistrza od kreacji artystycznych poprzez zamawianie ich u świetnych artystów, Ludowika II Gonzagę. Ale oczywiście przede wszystkim musimy zobaczyć, jak doszło do narodzin tego renesansu, jak się ten renesans kształtował w swoim mateczniku, czyli we Florencji, bo to miasto pod tym względem wyprzedziło wszystkie inne. Te wymienione tutaj przed chwilą Urbino, Rimini i tak dalej, to miasta, to są ośrodki, które włączyły się do tej rywalizacji, tego wyścigu renesansowego dopiero później. Całą podwalinę, podstawę renesansu dała mu Florencja.
wyjątkowe miasto, o czym zresztą mieliśmy się okazję nieraz przekonać w ramach nawet gotyku. Raz jeszcze spojrzymy sobie z wysokiego wzniesienia położonego po drugiej stronie rzeki Arno na serce tej Florencji. Miasto bajecznie położone, rzeczywiście otoczone wysokimi wzniesieniami, jakby w dolinie przysunięte do rzeki, która dawała możliwości transportu towarów do położonej u wylotu Arno do morza Pizy, którą w pewnym momencie Florencja po prostu zdobyła militarnie, przejęła i uczyniła swoim jak gdyby portem. Katedra Santa Maria del Fiore, widoczna jako jeden z najważniejszych elementów panoramy miasta, a po drugiej stronie, po lewej, Palazzo Vecchio, czyli serce władzy świeckiej, główny budynek służący tym, którzy Florencją zawiadywali, ratusz florencki. Teraz patrzymy raz jeszcze na tę katedrę, która powoli kształtowała się od XIV wieku, gdy zaprojektował ją Arnolfo di Cambio. Przed świątynią funkcjonuje już od dawna baptysterium romańskie z XI wieku. Na początku XIV stulecia została zbudowana dzwonnica. Jej projektantem był nasz stary znajomy malarz Giotto, który tutaj wykonał rysunki. Tak wygląda to główna część miasta, gęsto zabudowana budynkami często sięgającymi swoimi korzeniami średniowiecza. No i właśnie, to baptysterium, raz jeszcze już z poziomu posadzki, placu. Oktogon, czyli ośmiobok regularny, został wzniesiony w XI wieku, kończono go już w wieku XII. Jego dekoracja to charakterystyczny przykład toskańskiego romanizmu, oparta na architektonicznych podziałach i dekoracyjnych wypełnieniach w formie dwubarwnych płycin, białych lub ciemnoszarych, prawie czarnych. Ten wzór dekoracyjny to element powstały właśnie w czasach średniowiecza, ale kiedy w XV wieku ta budowla była oglądana, traktowano ją jako starożytną, bo jeszcze takiego dokładnego rozpoznania różnych epok, okresów, podziałów nie było. Dlatego dla wielu architektów i twórców włoskich z Florencji to baptysterium było obiektem starożytnym. W XIV wieku do trzech wejść, które prowadziły do środka, jedno zyskało bardzo efektowne drzwi odlane z brązu. Wykonał go artysta późnogotycki, ale z wyraźnymi też jakby skłonnościami do protorenesansowych pewnych rozwiązań. W ten sposób został stworzony taki prototyp, model, który postanowiono zastosować do następnych drzwi, by w ten sposób wszystkie one zdobyły odpowiednią efektowną formę. To typowy przykład, jak bogate miasto poprzez fundacje, inwestycje stara się jakby upiększać tę swoją przestrzeń publiczną i tym samym pokazywać przybyszom swój prestiż i znaczenie. No i właśnie. W 1401 roku postanowiono powołać konkurs, aby tym sposobem wyłonić wykonawcę drugich drzwi do baptysterium florenckiego. Już sama metoda postępowania jest absolutnie wyjątkowa, bo w średniowieczu takiego sposobu, by poszukać wykonawcy, nikt nie praktykował. Od czasów starożytnych żadnych konkursów, krótko mówiąc, nie było.
a z tekstów ze starożytności można było się dowiedzieć, że przynajmniej kilka takich konkursów się miało miejsce. A więc już sama metoda wyłonienia wykonawcy jest tutaj absolutnie wyjątkową. Do tego konkursu stanęło dwóch mających wówczas 20 kilka lat i pierwsze doświadczenie jako złotnicy artystów. Jeden z nich nazywał się Lorenzo Ghiberti, drugi Filippo Brunelleschi. Każdy z nich miał wykonać płytę konkursową, odlaną z brązu, powiększoną w skali do późniejszego formatu tego czteroliścia, który widzieliśmy na drzwiach pana Pisano z XIV wieku, bo taki miała mieć formę ta, miała mieć ta płyta konkursowa. Tutaj jeszcze mam przykład z tych XIV-wiecznych drzwi. Temat, który miano tutaj przedstawić, to scena ze Starego Testamentu, ofiara Abrahama. Gdy Abraham po wielu, wielu, nawet już dziesiątkach, prawie setkach lat, doczekał się wreszcie potomka, którego już wyglądało, że nie będzie miał. Słynna wizyta trzech gości, aniołów w domu Abrahama, to po tym właśnie ten prezent w postaci syna urodzonego mu przez żonę otrzymał Abraham. Dowiedział się, kiedy chłopak zaczął dorastać, że Bóg ma ochotę sprawdzić, przetestować jego oddanie i zażądał, żeby wziął tego syna na odludzie i tam złożył go w ofierze Bogu. Abraham nawet chwili się nie zastanawiał. Zorganizował całą wyprawę w tajemnicy przed żoną, zabrał syna jakoby w daleką podróż, a tak naprawdę na pustyni chciał go po prostu zaszlachtować i tym samym dać Bogu tę satysfakcję, że jest całkowicie mu oddany. Na szczęście Bogu nie potrzeba było krwi, więc gdy tylko Abraham już wyciągnął ten swój miecz, by dotknąć szyi Izaaka, tajemna ręka powstrzymała go. I zatem na tym ołtarzu zamiast syna krew przelał baranek, którego znaleziono w okolicznych krzakach zaplątanego. Tę scenę mieli obaj przedstawić i ją właśnie widzimy, jak próbują to zrobić. Po lewej Lorenzo Ghiberti, po prawej Filippo Brunelleschi. Rok później konkurs został rozstrzygnięty. To, co się związało z tym konkursem, jest dla nas kluczowe jako początek renesansu. Tu renesans się narodził. Właśnie to wydarzenie uważamy za oficjalny początek renesansu we Włoszech i tym samym początek nowożytności europejskiej. Co zadecydowało? Po pierwsze, sam fakt powołania konkursu. Po drugie, wybranie kryteriów, według których będą mierzone prace, a tymi kryteriami najważniejszym było właśnie podobieństwo do dzieł starożytnych. Taki był bowiem czynnik, który o tym miał zadecydować. I na koniec środowisko, które się przy tym skonsolidowało. Artystów, którzy rozdyskutowani co do prawda obu prac i tak dalej, rozstrzygnięcia, wypracowywali jak gdyby środki, które potem im posłużyły już jako w ich działalności artystycznej. I tu zawieszę nasze zajęcia, bowiem od tych płyt konkursowych i ich analizy rozpoczniemy nasze jutrzejsze jeszcze spotkanie. A zatem żegnam się z wami. Do jutra. Do widzenia.